dniach od 16 do 18 października w Kozienicach odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w lekkiej atletyce dla osób niepełnosprawnych. Podopieczni Leszka Zblewskiego zdobyli na tych zawodach 7 medali, 3 złote oraz 4 srebrne. Zawody Mistrzostwa Polski Juniorów osób niepełnosprawnych w Kozienicach. Zawody przełożone z maja ze względu na pandemię. No niestety pogoda nam nie dopisała, było strasznie zimno, 8 stopni i padał deszcz praktycznie przez większość zawodów, ale to nie przeszkodziło, mówię, osoby niepełnosprawne zmagają się na co dzień z większymi trudnościami, także pogoda nie była przeszkodą. No wyniki były troszeczkę słabsze niż oczekiwane z uwagi na to, że no, jednak warunki no, były trudne, ale udało się powalczyć o medale, przywieźliśmy z tych zawodów 7 medali, ta grupa tutaj kościelskich zawodników. Także jestem bardzo zadowolony z ich postawy. No i fajnie, bo niektórzy po prostu, no trzy osoby debiutowały, były tych pierwsze zawody w ogóle w karierze, także dobre miejsca, udało się przywieźć medale. Jednemu zawodnikowi tylko nie, ale myślę, że to jest kwestia czasu i też treningu. Zawody bez publiczności, byli tylko trenerzy, zawodnicy, tak jak widać też na zdjęciach, trybuny świeciły pustkami. No niestety, no tak, taki mamy czas, ale trzeba sobie z tym radzić. Sportowcom to nie przeszkadza, no robimy co możemy, trenujemy i staramy się wypaść na zawodach jak najlepiej.